Tak, e, ponieważ dzień jest upalny, mam nadzieję, że nasze spotkanie też będzie upalne, albo przynajmniej gorące, jeśli chodzi o temperaturę naszej rozmowy. Pragnę Państwu przedstawić e, gości. E, to jest e, pani Katarzyna Jagodzińska, doktor e, ins w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, historyk sztuki, muzeolog, dziennikarz i autorka książki, no, która jest pretekstem tego naszego spotkania. Mm. Następnie e, pani profesor w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu, Monika Murzyn-Kupisz, ekonomistka, socjolog, autorka innej książki, ale też związanej z e, instytucjami kultury. I wreszcie gospodyni tego miejsca, e, filozofka, czy filozof? Filozof, e, pisarz, e, kurator i oczywiście dyrektor tej instytucji, twórca. Jesteśmy tutaj po to, żeby przetestować pewne sformułowania, pytania i tezy, które Kasia zawarła w swojej książce. Ja jestem bardzo ciekawa na początek, czy to była trudna praca i co Cię spotkało podczas tych, tych rozmów, bo ważne jest to, i to, co mnie bardzo ujmuje w tej książce, to jest forma. Ta książka jest formą y, rozmów robionych przy, face to face, ale też zakładam przy pomocy maila. I z tego wynika jakiś rodzaj m, takiej też autentyczności i czasami większej spontaniczności niż mają to teksty analityczne. Po, opowiesz nam, Kasiu, jak, skąd pomysł, inspiracja? Książka wiąże się z. Pracą, jaką podjęłam ponad 10 lat temu, czyli przyglądaniu się badaniu miejsc sztuki, miejsc sztuki współczesnej, nowoczesnej. Pokłosiem tych, tych badań po 7 latach była właśnie ta książka, która była taką klasyczną, specjalistyczną, naukową pozycją. Natomiast ja po tej książce stwierdziłam, że warto tym miejscom przyglądać się nadal. Mnie generalnie interesowały zawsze muzea, centra, galerie sztuki współczesnej. Patrzę na nie szeroko, natomiast na potrzeby książki pracy naukowej musiałam jakoś te zainteresowania zawęzić i zawęziłam je geograficznie do czterech krajów Europy Środkowej, bo ja tutaj patrzę konkretnie na Polskę, Czechę, Słowację i Węgry. Wobec czego po wydaniu tej książki stwierdziłam, że nie zakończę na tym i będę nadal przyglądać się temu, co dzieje się w regionie. I po pewnym czasie pojawiła się możliwość opublikowania książki właśnie poświęconej ten, ten, tej tematyce po angielsku. Ta książka angiel anglojęzyczna ukaże się mniej więcej za miesiąc. I potrzebowałam zebrać do niej nowy materiał. Uznałam, że najlepszym sposobem zebrania tego materiału będzie przeprowadzenie serii wywiadów. Ale też na samym początku wiedziałam, że zostanie mi bardzo dużo bardzo ciekawego jak, jak się domyślałam materiału i stwierdziłam już na samym początku, że jednocześnie będę pracować nad drugą książką, właśnie nad nowymi miejscami nowej sztuki, która jest zbiorem wywiadów. Ja tutaj oddaję głos osobom, które tymi instytucjami kierują, które tworzą ich program, które je stworzyły. Albo które się tym instytucjom przyglądają profesjonalnie, badawczo, czy też z perspektywy, z perspektywy innej. Wobec czego jest to taka książka bardzo subiektywna. A ktoś ci odmówił? Wydaje się właśnie, że, że, że zrobienie takiej książki z wywiadami jest najprostszą rzeczą, dużo prostszą niż zrobienie takiej książki. Ale ilość czasu, też jaką pochłania umawianie się na wywiady, realizowanie tych wywiadów, autoryzowanie, spisywanie, robienie transkrypcji, ja to robiłam wszystko sama, później tłumaczenie, również robiłam je w całości sama, zabiera, pochłania ogromną ilość czasu. Umawianie się na wywiady to jest czasami kilkumiesięczna praca, aby znaleźć czas i miejsce. Nie zawsze udawało się zrealizować te wywiady w czasie, kiedy ja byłam w danej, w danej instytucji, więc siłą rzeczy musieliśmy je robić na odległość. Jeśli chodzi o osobę, która odmówiła, właściwie zdarzył się jeden taki przypadek. Odmówiła Grażyna Kulczyk z którą rozmawiałam przy okazji tej książki, wobec czego już miałam drogę przetartą, ale ona nie odmówiła z braku czasu czy, 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 czy możliwości, ale z tego względu, że Grażyna Kulczyk, która niedawno otworzyła swoje prywatne muzeum w Szwajcarii w regionie Engandyny, ona nie chciała być szufladkowana jako osoba zajmująca się Europą Środkową czy Środkowo-Wschodnią. Ona, tak jak to tłumaczyła, zajmuje się sztuką międzynarodową, globalną i nie chciałaby występować właśnie w kontekście Europy Środkowej, aby uniknąć tego szufladkowania, mimo że posiada kolekcję oczywiście sztuki polskiej i też wschodnioeuropejskiej. No, to temat jakby wyczerpałyśmy na początek. Mnie zaskoczył klimat tych rozmów. Najwięcej jest narzekania wynikającego, czy skierowanego trochę w stronę polityków. Dużo mówi się o ekonomii, o pieniądzu i o edukacji, ale może najpierw ta polityka, bo ona strasznie tutaj drażni Węgrów na przykład. Mówią otwartym tekstem na ten temat. Słowacy i Czesi, nieco ciszej. My w sumie najbardziej unikamy jakby tego wątku, chociaż ciekawe, bo ostatnie czasy pokazują, że te zmiany polityczne ostro wchodzą do muzeów. Tak? Ja chciałam zapytać właśnie o tą politykę. Jakie panie wyciągnęły doświadczenia? Ja, ja może zacznę yy, patrząc też z perspektywy yy, książki. Tak, na Węgrzech rzeczywiście ta kwestia upolitycznienia instytucji jest bardzo, bardzo widoczna. Ja też akurat tam poprosiłam o wypowiedzi osoby, które nie są aktualnie, nie wszystkie, ale trzy z wywiadów, jakie się tutaj znajdują, to są rozmowy z osobami, które nie są aktualnie pracownikami muzeów, wobec czego. Im łatwiej mówić z pewnej perspektywy, z oddalenia. Pracują na uczelniach. Jedna z nich w przeszłości pracowała w Muzeum Ludwików w Budapeszcie. Wobec czego oni bardzo otwarcie mogą opowiadać, w jaki sposób, w jaki sposób ta polityka kulturalna, w kontekście całej kultury, ale też w tym kontekście konkretnie muzeów, jest realizowana. Mówią o tym, że. Że prawdziwe życie sztuki współczesnej właściwie odbywa się w innym obiegu. Tam powstała niedawno taka inicjatywa Off Biennale w Budapeszcie, gdzie, jak mówią rozmówcy, tam odbywają się najciekawsze wystawy, tam są prezentowani najciekawsi. Artyści. Też na, na Węgrzech jest ten problem, że, że jest Budapeszt, i mało co gdzie indziej. Tam są bardzo pojedyncze punkty, gdzie, gdzie dzieje się coś awangardowego, coś ciekawego. Ale wydaje mi się, że, przepraszam, że ci przerwę, że bardzo ciekawą. Może nawet szokującą inicjatywą jest to, żeby nie powiedzieć miasto muzeów, bo to więcej niż park, tak. które ma objąć coś nieprawdopodobnego w dzisiejszej rzeczywistości i przy budżetach naszych państw jakaś megalomańska inicjatywa, która pewnie nigdy się nie ziści, prawda? No Jakie jest Twoje. To, że, że nigdy się nie ziści, to tak się wszystkim wydawało, i ja też sama w 2011 roku pisałam na ten temat artykuł, gdzie wywiadowałam kilka osób, jakie to ma szanse powodzenia w kontekście kryzysu ekonomicznego. A to powiedzmy, co to jest. Właśnie, powiedzmy, co to jest. To jest nowa dzielnica muzeów, a właściwie muzeów i kultury, która powstaje na terenie Parku Miejskiego w Budapeszcie. To jest park, to jest tak, takie miejsce ikoniczne, jeśli chodzi w ogóle o same Węgry, wobec czego to nie jest miejsce, które dopiero ma zostać jakoś wypromowane. Tam się przyjeżdża, to jest miejsce, jedna z głównych atrakcji turystycznych Budapesztu. To jest park, na obrzeżach którego znajduje się, położone z jest, jest Muzeum Sztuk Pięknych, naprzeciwko Muczarnok, czyli węgierskie Kunsthalle. I tam aktualnie trwa inwestycja, która ma wprowadzić tam nowe instytucje, nową Galerię Narodową. To jest nowa, galerii, no, nowa instytucja, de facto nowa instytucja, która powstaje z połączenia kolekcji Węgierskiej Galerii Narodowej oraz części kolekcji Muzeum Sztuk Pięknych. Powstał pomysł zrealizowany na Węgrzech, aby wyprowadzić Węgierską Galerię Narodową z Zamku w Budzie. To jest y, najbardziej chyba ikoniczny budynek. Ale w muszę ci to zadać pytanie, czy to prawda, że dlatego, że Orban chce tam stworzyć sobie siedzibę właśnie tak, tutaj, w tym zamku. Tak, tutaj jeden z, ro, z rozmówców to nawet użył takiego słowa dwór, y, że to była wizja Wiktora Orbana, aby rządzić jak król właśnie z zamku i potrzebował kogoś, kto zrealizowałby jego marzenie. Osobą, która podjęła wyzwanie jest Laszlo Ban, dyrektor Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie, który w 2004 roku objął tę funkcję i z muzeum, które... Można powiedzieć, że było takim, taką dość senną instytucją. Zrobił jedno z największych muzeów, najwyżej frekwentowanych, najbardziej popularnych w Europie. Dzięki kontaktom międzynarodowym, jakie nawiązał, dzięki blockbusterom, czyli wielkim, wielkim wystawom, wielkich nazwisk, jakie zaczął sprowadzać, wprowadził zupełnie nową formułę zarządzania tym muzeum. Trzeba. Powiedzieć wprost, on nie jest historykiem sztuki, on jest menadżerem. Yy, sprawdził się organizacyjnie, wobec czego yy, rząd Orbana powierzył mu yy, misję. Zmiany właśnie w tym kierunku, czyli instytucji prężnej, nowoczesnej, która działa w inny sposób niż te XIX-XX -wieczne, wieczne instytucje, powierzą mu misję zmiany Węgierskiej Galerii Narodowej, łącząc te dwie instytucje, co się spotkało z ogromną z ogromnym z krytyką. krytyką ze strony historyków sztuki, krytyków sztuki, muzaików. Społeczeństwa, prawda? I społeczeństwa. To, to była. Jedna chyba z największych dyskusji, jeśli chodzi o kulturę, jaka, jaka się przetoczyła przez. Przy czym dodajmy, że Węgry. projekt jest wcale nie gotowy i myślę, że my będziemy go śledzić, prawda? Bo to jest, to jest to takie jest... zamierzenie, które niestety przypomina pewne zamierzenia przedwojenne i niezbyt wszystkim się dobrze kojarzące. Ja zadam następne pytanie dobrze, żebyśmy się Jeszcze tylko powinnam powiedzieć właśnie, że to jest takie miejsce, które też będzie naszpikowane czy w założeniu ma być naszpikowane ikonami, bo tam chodziło również o to, aby ono było magnesem dla jeszcze większych rzesz yy. Turystów, aby było takim pocztówkowym znakiem. E, odbyły się międzynarodowe konkursy architektoniczne e, walka, jeśli chodzi o ten główny gmach muzealny, o którym wspominałam, toczyła się między największymi pracowniami architektonicznymi finalnie wygrała Sana, mhm. która jest no, jedną z najbardziej rozkwietywanych pracowni. E, ekonomia. Powiedzmy sobie otwarcie: gdyby nie rok 2004 i przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, to tego boomu na muzea nie byłoby, prawda? Ja tu zaraz poproszę Maszę, żeby się podzieliła swoimi doświadczeniami, ale pamiętajmy, że to naprawdę bardzo konkretne pieniądze, które wpłynęły do tych państw, państw Europy Środkowej i bardzo wiele zmieniły. Ja z mojego podwórka mogę powiedzieć, że Muzeum Narodowe w Krakowie wyremontowało, Często radykalnie dziewięć oddziałów pompując w to 100, ponad 100 milionów złotych. Więc wyobrażacie sobie Państwo, jaka to jest gigantyczna kasa, której na pewno nie pozyskalibyśmy z innych źródeł. Ja tutaj poproszę Bonikę i Maszę właśnie o wypowiedź i podzielenie się ich doświadczeniami, bo to jest z drugiej strony taka bolączka, o której nie ma, że wszyscy mówią. Na palcach jednej ręki można policzyć, kto się nie skarży, że nie ma pieniędzy na nową siedzibę, na zakupy, na funkcjonowanie. I ciekawa jestem, czy to rzeczywiście wszystkich tak konkretnie dotyczy. To znaczy, ja może jeszcze nawiążę do poprzedniego pytania o te kwestie polityczne. Myślę, że w kontekście polskim to jest o tyle też inne, że Powstawanie Muzeów Sztuki Współczesnej czy w ogóle nowych muzeów w ostatnich dwóch dekadach było związane z kilkoma procesami. I takim jednym procesem na pewno było wejście do Unii i też aktywizacja lokalna. Skoro są środki unijne, to chcemy je pozyskać, więc też dołożymy swoje i to z jednej strony. Ale z drugiej strony też taka kwestia rywalizacji różnych poziomów władzy, tak? czyli mamy władze centralne, ale mamy też region, mamy władze miast, które mają jakiś tam swój sposób na potwierdzenie metropolitalności pewnego ośrodka i było chyba takie poczucie, czy rosło takie poczucie, myślę, szczególnie w wczesnych latach dwutysięcznych, że no jednak wypadałoby, skoro Nowy Jork, Paryż i inne duże miasta mają Muzea Sztuki Współczesnej, to my w tej zapyziałej, że tak powiem, Europie Środkowej i Wschodniej też powinniśmy takie obiekty mieć. Nawet nie dlatego, że czujemy jako włodarze lokalnie jakąś głęboką potrzebę ich posiadania, ale dlatego, że dla takiego wizerunku wielkomiejskiego i nowoczesnego, Muzeum Sztuki Współczesnej wypadałoby posiadać. Akurat tu się wzorowano na nowojorskim przykładzie, prawda? Muzeum Guggenheima, które w jeszcze w czasie II Wojny Światowej rozpoczęło plany na temat budowy nowej siedziby. 17 lat zabrało to Lightowi stworzenie sześciu gotowych projektów i z tego co wiem ponad 700 szkiców tego budynku. Oczywiście mega krytykowanego kiedy powstał. Dzisiaj ikony, o której marzyli nawet w Krakowie, nie wiem czy Pani pamiętacie, ale tuż przed powstaniem tej pięknej siedziby pojawiła się wśród radnych taka alternatywa, że co my tam będziemy sobie budowali nowe muzea, jak zróbmy to inaczej, po prostu sprowadźmy zbiory Guggenheima do Krakowa. I wszystko byłoby fajnie, nawet powstał list intencyjny, tylko niestety wysłano go do innej. E, fundacji nie do tej co trzeba w związku ja z tym do Guggenheim w Wenecji która się tym nie zajmuje. Właśnie, ty fundację, tak tak, tak to tam <grym> przepadł. I przepadł pomysł, ale to jako nie an... wiedzieli, że to kosztuje 25 milionów rocznie wynajęcie. Fundacji, Nikt się tym wtedy, wtedy chyba nie, nie przejmował. Tak, no to tak jest. To jest. Nie, to tak. Była piękna, utopijna tak, tak. A powiedz, jakie ty miałaś doświadczenia właśnie od strony y tego gładkiego słowa ekonomia stworzeniem swojej <grym> Znaczy tutaj większym, większym problemem w takich sytuacjach, bo pieniądze zawsze są. Jest kwestia tego, żeby osoby, które biorą odpowiedzialność za dystrybucję pieniądza, poczuły pewien rodzaj interesu, i ten interes może być na różnych poziomach. To może być interes ideologiczny, który oczywiście wtedy mamy do czynienia z instytucjami, które są pewnego rodzaju miejscami propagandy, ale to może być również tak, jak w przypadku Krakowa się zdarzyło z tym muzeum. Połączenie pewnego interesu turystycznego również z takim rodzajem, no jednak dumy kulturowe. Jak już mamy IX wiek, to powinniśmy mieć XXI. To trzeba domknąć. Prawda? Także tutaj to jest kwestia to jest ważniejsze niż pieniądz, bo pieniądze są dość, dość ruchome. A zwłaszcza, a zwłaszcza jak powstawało to muzeum, czyli to mniej więcej druga połowa 2000, pierwszej, dekady. Pierwszej, pierwszej dekady XXI wieku, to jednak tych pieniędzy europejskich było dużo i one były stosunkowo łatwe. Wtedy zarówno Wrocław mógł zdobyć te pieniądze, jak i Warszawa. Oni się troszeczkę zaplątali architektonicznie w jednym i drugim miejscu i to przepadło. Tak, Także tutaj to trzeba tutaj... dodać, że te właściwie jedyne muzeum sztuki nowoczesnej, współczesnej to jest to muzeum. Pozostałe walczą o siedziby bądź też mają tymczasowe jakieś. Znaczy mają siedziby. tymczasowe, bo Wrocław tak. ma bardzo, bardzo tak. interesującą siedzibę, Warszawa ma dwie, ale generalnie rzecz biorąc, one nie spełniają czegoś takiego, jak ym, powinno wyglądać muzeum jednej z największych stolic, która jest pewnego rodzaju arką przymierza pomiędzy wschodem a zachodem yy, tego kontynentu, więc to Warszawa to powinna mieć naprawdę, naprawdę niezwykle yy, eksponowane muzeum. Natomiast tutaj, tutaj miasto fantastycznie to rozegrało, ponieważ budowa tego muzeum kosztowała y, Kraków mniej więcej trochę mniej niż kładka Bernatka. Y, także ca a wszyscy, ca cała reszta pieniędzy już pochodziła z y, 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 środków unijnych zdarzyło się trochę pomyłek, ale zawsze się zdarzają. Natomiast to był ten moment właśnie, że mnie, oni poczuli interes, bo ja, się, ja starałam się o założenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie od mniej więcej 83 roku. No bo najpierw miałaś siedzibę przecież na zamku w Niepołomicach. Prawda? No to była potencjalna siedziba, bo to był raczej, raczej w pewnym sensie sponsor, bo ja tam nigdy nie, nie, nie doszłam do tych Niepołomic. Oni mi pomagali w Krakowie w, 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 w galerii i to się nazywało Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Niepołomicach, które nigdy, nigdy faktycznie tam nie istniało. Był jakiś ten, potem oni zabrali ten zamek, nie mieli żadnych przestrzeni, było, ale to było bardzo pozytywne, wszystko. Ale w każdym w 80., początku 80. lat, to wszyscy patrzyli na to jak na zasadzie no, jakieś, jakieś wariactwo. No, to jest zupełnie bez sensu. Przecież mamy to Muzeum Narodowe, jest świetnie. Kraków jest takim miastem malarstwa. Zajmowanie się sztuką i konceptualną czy jakąkolwiek jest absurdem. Potem w 1993 roku dalej jeszcze nie szło i dopiero Właściwie Waldemar Dąbrowski zrobił wpuścił tak, wpuścił, tak w Tego wirusa, samorządy. Prawda? Samorządy tak. powiedział im słuchajcie, to, 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 to świadczy o waszej o waszej o waszym braku kultury, o braku poczucia jakiegoś takiego europejskiego, i to jednak, jednak jest konieczne. No. Tak, i przez y, kilka lat wpompowano w to dużo dobrych pieniędzy na tej zasadzie, że powstały całkiem niezłe kolekcje, i nawet na bazie niektórych powstały nowe muzea, prawda? Czy też instytuty? kultury. Tylko na bazie jednej, tylko chyba, w sensie. chyba. Tory. toruń, w toruń, a inne, inne ponieważ tutaj, tutaj zrobiło jest coś takiego, że takie psychiczne narastanie świadomości bycia instytucją. Prawda? Bo te, te kolekcje i znaki czasu, one były przeznaczone do tego, że w momencie, kiedy w danym mieście powstanie Muzeum Sztuki współczesnej, one zostaną automatycznie przekazane. I to, I wyszło, wyszło, i to prawda? nie wyszło, bo już tutaj, bo one już miały pewne pewne, bo ja byłam tutaj pełnomocnikiem ministra przy, przy marszałku, przy zakładaniu tej fundacji tutaj, także to y, układaliśmy wtedy te, te wszystkie umowy. I to nie wyszło ani we Wrocławiu, ani w Krakowie i chyba w żadnym innym mieście. One, one jak gdyby pozostały, pozostały takimi trochę bezdomnymi kolekcjami, które, które szukały różnych magazynów i tak dalej. Krakowska na szczęście znalazła, znalazła w Tarnowie. Tam jest ładna ekspozycja na, na dworcu. Ale generalnie rzecz biorąc jest to, jest to pewna strata. Monika chciała coś dodać ja do tego przypadku ekonomii. O, yy, tak, nawiązując do, do w, tutaj był wspomniany minister Dąbrowski, a ja myślę, że to, to co było ciekawe, co się zdarzyło za czasów jego ministrowania, że tak powiem, to była kwestia właśnie dostrzeżenia, że to jest moment na wpisanie kultury we wszystkie programy unijne, i te środki zaczęły być dostępne dzięki temu, ale też czy to powierzchownie, czy to rzeczywiście wymagały uzasadnienia, dlaczego te obiekty będą wspierane, na przykład nie wiem, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego? Tak? I to uruchomiło z kolei pewne oczekiwania yy, co do tego, że te muzea nie tylko zajmują się tym, co... Jest jakby istotą misji muzealnej, czyli zbierają, badają, upowszechniają, ale że będą miały jakby szersze oddziaływanie. I to się też ładnie zbiegło z pewnymi inwestycjami czy, czy przykładami z zagranicy, które zadziałały i uruchomiły wyobraźnię decydentów, tak? Chociażby Muzeum Guggenheima w Bilbao ym, i tak zwany efekt Bilbao, prawda? Który oczywiście jest bardzo trudny do replikowania w innym kontekście yy, 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 i właśnie niemożliwy a poza tym no, muzeum otwarte w 1997 roku i, i, i też no, te różne uwarunkowania tam były, ale jednak to też jakby sprawiło, że zaczęto patrzeć na otwieranie muzeów nie tylko być może jak na taką skarbonkę bez znaczy te cele edukacyjne czy estetyczne, ale że być może one będą miały jakiś wpływ ekonomiczny. Być może przyciągną turystów, być może sprawią, że turyści zostaną dłużej w regionie, a być może przyciągną inwestorów czy osoby, które będą chciały prowadzić działalność gospodarczą. Czyli, ja nie twierdzę, że zawsze te oczekiwania są spełniane, ale te oczekiwania jakby zaczęły być uruchamiane. To znaczy trzeba powiedzieć jeszcze o jednym, jednym klimacie tych rozmów, bardzo istotnym, który ma znowu dwa bieguny, bo na przykład Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, bardzo narzeka, zresztą nie tylko ona, bo wszyscy przedstawiciele różnych krajów narzekają na złą edukację. Na brak edukacji w szkołach, później brak edukacji w domach, brak edukacji w instytucjach kultury co się, zdaniem wielu, przekłada na frekwencję. Z drugiej strony jest taki wyścig o ten rząd dusz. Ja to obserwuję w moim muzeum, które właściwie podwoiło w ciągu ostatnich zaledwie kilku lat frekwencję. I co y, mija koniec roku, to na stronach możecie Państwo przeczytać: Wow, mamy ponad milion publiczności. Zaraz wrócimy do tego, czy to tak dobrze, czy może niekoniecznie, i czy to się przekłada na jakość zawsze. Natomiast y, myślę, że ten brak edukacji coś jest na rzeczy, i tą rolę. W dużej mierze przejęły muzea. To widać znakomicie na przykładzie Mocaku, ile wysiłku, i ile czasu. Tu siedzi, ten wysiłek. tu siedzi ten wysiłek. Ja rozumiem, że dziewczyny przygotowujecie zapewne tyle działań, że niektóre wręcz zjadają siebie samych, bo tak na przykład robi Muzeum Narodowe, że jest tak wiele tych ofert, że czasami ma się wrażenie, że nie sposób tego obsłużyć, prawda? A <laughs> jak frekwencja sobie z tym, jak uczestnicy sobie z tym radzą? Czy widzicie jakąś różnicę w, w czasie, że teraz jest większe uczestnictwo w tych warsztatach, spotkaniach i innych zajęciach, Czy też ono jest konstant od kiedy zaczęłyście? Więc jeśli mogę się tutaj wypowiedzieć, to staramy się tak różnicować tą ofertę, żeby nawet jeśli gdy odbywa się w muzeum kilka wydarzeń, to żeby były nakierowane na jakby różne grupy odbiorców. Więc to jakby jest taka jedna rzecz, która pozwala. E Oszczędzić tego wyboru publiczności. A druga rzecz jest taka, że na pewno taka perspektywa instytucji długodystansowa sprawia, że można wyrobić w publiczności taki nawy nawyk po prostu wracania też. Więc my na przykład widzimy, że na pewno wzrasta taka ilość osób zaprzyjaźnionych z muzeum, które chodzą regularnie na warsztaty i się. Pojawiają. Zadałam to pytanie nie bez kozery, bo znowu tutaj widać ogromny przeskok między y, krajami, między różnymi krajami, prawda? Dużo bardzo dużo goryczy jest w powiedziach y, Węgrów, co jakby jest wbrew naturze, przynajmniej mi się tak wydaje i oni Właśnie. I oni potrafią no, cieszyć się, że tam o parę tysięcy wzrosła w ciągu 10 lat ich publiczność, co dla nas, dla mojej instytucji byłoby totalną klęską i prawdziwą klęską nieurodzaju. Więc ciekawa jestem, Kasiu, jak ty, jak ty sobie to wszystko zebrałaś? Jak to wygląda w innych krajach? Gdzie jest najgorzej? Przyznam szczerze, że. Nie jestem pewna, gdzie jest najgorzej. Wydaje mi się, że rzeczywiście we wszystkich e, krajach i to w wielu rozmowach wybrzmiał fakt, że e, ta edukacja wizualna albo jej nie ma, albo jest na tak niedostatecznym poziomie, że, e, że jest bardzo źle i poszczególne muzea czy centra sztuki e, siłą rzeczy musiały przejmować tą, e, tą funkcję. Również uczenia sztuki, uczenia, uczenia od podstaw. To Janna Metkowska mówi o tym hmm. chyba najdobitniej, ale rzeczywiście to, to pojawia się wszędzie. Z jednej strony, rzeczywiście, walka o frekwencję, o to, żeby było jak, jak najwyżej. Statystyka muzealna też jest nieubłagana, i to jest najprostsza. Najprostszy wskaźnik do, do, do sprawdzenia, czy muzeum odnosi sukces, czy nie, to ile osób przychodzi. Z drugiej strony, to też wybrzmiało w tej książce, ale może też w mniejszym stopniu, to jest budząca się potrzeba działań wraz z publicznością dla niewielkich grup publiczności, projekty. Partycypacyjne, kołopartycypacyjne, cykliczne, takie, które przywiązują niewielką grupę publiczności do instytucji, z którą się regularnie pracuje, wobec czego nie ma tutaj efektu wow, jeśli chodzi o liczbę, ale rzeczywiście jest to wtedy dogłębna praca z jakąś, z jakąś mniejszą grupą i to są, to są rzeczy, które na przykład robi Muzeum Sztuki w Łodzi. Wydaje mi się, że oni najbardziej weszli w taki model pracy właśnie z publicznością, w sensie pracujemy długo. Z niewielką grupą, ale pozwalamy im wejść bardzo głęboko w struktury muzeum i na przykład stworzyć wystawę, na przykład współtworzyć program towarzyszący. Mają klub, który funkcjonuje przy muzeum. On się nazywa MS-17. To jest klub nastolatków, którzy regularnie co tydzień spotykają się w muzeum, obmyślają w danym sezonie. Czym chcą się zajmować w kontekście wystaw, jakie są prezentowane w muzeum? Tworzą wydarzenia towarzyszące, pracują nad projektami, ale w tą stronę coraz więcej e, instytucji zaczyna iść. Instytucji, bo to są nie tylko muzea, nie tylko duże muzea, bo Muzeum Narodowe w Warszawie z, 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 nie zapoczątkowało tego, ale z, zrealizowało wystawę, która rzeczywiście była bardzo Umedialniona w Muzeum Wszystko Wolno, kiedy pracowali z, z 70 dziecięcych kuratorów, tworząc wystawę czasową w swojej całej przestrzeni wystaw, czasowych prezentowaną przez trzy miesiące. Wobec czego to zwróciło uwagę środowiska i publiczności na to, że. Można pracować też inaczej z publicznością, zachęcając, oswajając też w dużej mierze muzeum. No właśnie, no to kolejne pytanie o to, jak muzeum znajduje się w kontekście przestrzeni publicznej. To jest bardzo modny temat na świecie, jest to jakby oczywiste. U nas no, słabo to funkcjonuje. W Muzeum Narodowym była 10 lat temu taka próba, nazywaliśmy to projektem Muzeum Forum. W Park na Brudnie Muzeum Sztuki Nowoczesnej bardzo fajna realizacja bo związana z naturą, z przyrodą. Generalnie problemem jest wydaje mi się otoczenie. Muzeum się zawsze borykało po prostu z, albo z parkingiem przed budynkiem, albo z paskudnym placem, na którym było gorąco i Zawsze były jakieś przy każdej edycji jakieś nietrafione gesty, które no, determinowały, że to tak nie działało, jak mogłoby, czy jak sobie wymarzyliśmy. Ja mam pytanie do Mocaku, który też ma problem z przestrzenią, bo on, tu jest ciasno, powiedzmy sobie szczerze, wokół. Jadąc tutaj samochodem, specjalnie zwróciłam uwagę na kolory, i tu generalnie w tej okolicy nie ma zieleni. Jakby przeszła. Przeszedł huragan i wymiótł po prostu przestrzeń zieloną. Kraków boryka się ogromnie z brakiem parków, a z brakiem jakiejś takiej dobrej przestrzeni do kontempl kontemplacji natury. A czy ty masz jakieś doświadczenie, Masza? Czy też może jakiś pomysł na przyszłość? Pionowe ogrody. Nie. Szklarnie na dachu. Póki to... co nie jestem zarządem zieleni miejskiej. Natomiast um, wydaje mi się, że tu jest dość dużo zieleni. Oczywiście w tej chwili mnóstwo się tu buduje, więc jest jeszcze też um, tak, takie sytuacje, które czekają na to, żeby coś posadzić. Nie no, zieleń jest tu w środku na wystawie. To rzeczywiście… Nie, 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 nie na wystawie. W, w otoczeniu. Ja nie wiem, na co patrzyłeś, że nie widziałaś tych wszystkich drzew, tych kwitnących nie. róż na, 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 na rondzie tutaj, jak się przejeżdża po tym, przy tym tych łąk z, z nowymi brzozami, które bo teraz ziele, jechać zieleń z innej miejska, strony. Zieleń miejska no i To jest jedna z piękniejszych idei, jakie wymyślili, że oni kupują te specjalne mieszanki takich, Tak, takie, taki, dzikie e, takie dzikie łąki. Takie dzikie łąki z gorców I tutaj, i tutaj jest kilka takich rzeczy. Natomiast wracając do no, rzeczy czy w przestrzeni publicznej, bo to jest jak gdyby bardziej, bardziej nasze, nasze zajęcie. No jest w tej chwili cztery prace wokół samego muzeum. W tej chwili będziemy w ramach, w ramach właśnie takiego trawnika po drugiej stronie, tam bliżej Wisły, stawiali Auschwitz wieliczka, bałki, który, który, który KBF nam podarował. I potem będziemy prawdopodobnie robili również inne realizacje. Natomiast tutaj jest sytuacja taka, że po pierwsze sztuka w przestrzeni publicznej, Bałka jest świetnym przykładem. Gdziekolwiek się nie postawiło, to całe to otoczenie protestowało, że nie chcą widzieć napisu Auschwitz. Że nie chcą ten. Że ja jest, też, że to jest takie doświadczenie. Także to że... jest i tutaj, i tutaj jest pewien, pewna, pewna kwestia dyskusji. Poza tym, sztuka w przestrzeni publicznej ma zupełnie inny charakter niż sztuka w muzeum. Jest, jest to sztuka, którą można sponiewierać. To jest takie, znaczy, można na niej pewne rzeczy zrobić. To nie jest to, nie jest to dzieło, które, które jest szanowane tak jak muzeum, co jest o, ogromnym plusem. I również pewnego rodzaju takim y, ośmieleniem. I my takich rzeczy będziemy robili dużo więcej. Natomiast w ramach przestrzeni publicznej wymyśliliśmy, kupiliśmy autobus. Więc to jest. Ale to ten lutyńskiego kupiliśmy? Nie, nie, nie. Kupiliśmy autobus y, Solaris y, od y, MPK. Taki, taki klasyczny, który wypróliśmy cały środek. Zrobiliśmy gabloty, przystosowaliśmy tam ym, do, do pewnych projekcji wideo, i tak dalej. I to rusza jako kolekcja po Małopolsce. Pierwsza, pierwsza odsłona będzie 14 lipca w Lanskoronie, w ramach festiwalu. Burmistrz Sławkowa się zapisał już w kolejce i będziemy ustalać z różnymi miejscami. Będą, będzie spotkanie, będą zajęcia. Tutaj edukacja też przygotowuje. Mamy różne dyskusje na temat, ile ciała można pokazać w takim autobusie. Jednak tutaj nagość jest w jakiś sposób limitowana. Także tutaj dział edukacji robi cenzurę kolekcyjną. Um, cudowne ulubione słowo przy każdej sytuacji, kiedy się podejmuje decyzję i tak dalej, i tak dalej. Zaczniemy zobaczymy, jak ten eksperyment działa. To będzie taka edukacja bardzo, bardzo intensywna i dosyć rozrywkowa. Natomiast jeżeli chodzi o edukację szkolną, jest rzeczywiście problem. Pamiętam jeszcze parę lat temu, że ja parę razy prowadziłam takie wykłady dla nauczycieli, oni zamawiali właśnie takie tematy: sztuka w przestrzeni publicznej, sztuka konceptualna, sztuka spogranicza itd., itd. I było widać, że m, t, bardzo mnie zaskoczyła do, dociekliwość tego, ale prawdopodobnie, prawdopodobnie jednak religia wyparła te, 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 te lekcje w dużym stopniu. Poza tym to jest też kwestia taka, że społeczeństwo uważa, że sztuka to jest marginalna rzecz, która, która jest, służy przyjemności, a nie temu, żeby się tego uczyć. No właśnie. Tutaj zaległości mamy straszne. Właśnie w, w rozmowie z Tobą, Kasi, rozmowie z Tobą, powiedziałaś coś takiego, że muzeum nie jest Ale dla profesjonalistów. Nie byłam taka uciążliwa, ponieważ nie udzielam wywiadów nagrywanych, tylko wywiady pisemne, więc nie trzeba było nic spisywać. No właśnie, ale nie zrobisz tego uniku, i musisz odpowiedzieć. Twierdzisz, że sztuka jest dla nieprofesjonalistów. Nie, nie jest dla profesjonalistów. Muzeum nie jest, przepraszam. Muzeum, przepraszam, tak, tak. Bo pamiętam, że jak współpracowałyśmy ja z pozycji dziennikarki, ty z pozycji właścicielki galerii, odwrotnie uważałaś. Czyli ta ewolucja dokonała się z punktu widzenia instytucji, prawda? Jest, I doświadczeń. To nie jest ewolucja. To nie jest ewolucja, tylko jest coś takiego, że mówimy o Galerii Potocka? No. I to było miejsce, które było, miało tam 40 metrów kwadratowych yy, i skupiało grupę artystów, grupę, grupę yy, zawodowych krytyków, profesorów i innych. To by, są miejsca eksperymentalne, to są miejsca dyskusyjne, to, są, to, są, to jest rodzaj klubów. Yy, yy, ta galeria była na moim utrzymaniu i ja mogłam sobie ustawiać odbiorce, targety, tak jak chciałam. To są potwornie drogie instytucje. To jest wielki statek taki moc. I to, jest, to są pieniądze, które nie są wydawane po to, żeby zadowolić artystów i żeby i po, pomóc im w poczuciu własnej wielkości, czy też żeby robić, robić miejsce takie, żeby kurator czuł, czuł się twórcą. To są miejsca dla publiczności, to są miejsca dla społeczeństwa i to jest, na, i to jest nasz target. I my musimy, musimy to robić w tą stronę. Dlatego ta frekwencja jest tak ważna, bo frekwencja uzasadnia y, y, potrzeby tej instytucji. W widzisz, jak się ta, y, czy widzisz, jak zmieniła się ta frekwencja przez te 8 lat, 9 lat funkcjonowania? To, to zmieniła się pięciokrotnie. No, czyli to jednak prawda, że te muzea są potrzebne. Pięciokrotnie się zmieniła, no ale wiesz, albo popatrz, co się dzieje w okolicy. Tutaj jedna z najbardziej tak. podłych dzielnic Krakowa, po prostu w miejsce, gdzie wiesz, jakbym byłam w liceum, jakbym przyszła, do mama by mnie zbiła za, za, za ryzykowaniem życiem. Natomiast w tej chwili to jest jedna z bardziej pożądanych miejsc, tutaj wszyscy chcą budować i mieszkać. No właśnie to było pytanie o to, jak muzeum zmienia otoczenie to jedna część tego pytania. A to już że... Nowy Jorku udowodnił parę razy, że wpuścisz galerię, wpuścisz artystów, to yy, ceny ruszają, najmy ruszają, remonty ruszają. To, mhm. to, jest, to jest automat. A jak układa się w Polsce na twoim przykładzie współpraca z różnymi instytucjami? Ja nie mówię o poziomie tych muzeów, tej czwórki największych instytucji muzealnych, tak, bo doliczyliśmy się czterech, tylko y, ta, też z tymi mniejszymi instytucjami, bo już powiedzieliśmy, że nie ma prywatnych y, muzeów, prywatnych instytucji kultury w Polsce niestety choć we wszystkich pozostałych trzech. To są galerie komercyjne. No? Tak, ale my mówimy o czymś więcej niż, niż galeriach, tylko bardziej takich instytucjach, jak to na przykład, jak te, które są na Węgrzech czy w Czechach. Jak ci się układa e, współpraca i czy w ogóle podejmujesz taką współpracę z innymi instytucjami kultury? Masz tu za ścianą e, oddział e, Muzeum Historycznego, współpracujecie? Ja, czy, Współpracuję, znaczy mamy wspólny bilet. E, e, teraz, z tym, że to bardziej jak gdyby my pracujemy nad tym, przygotowujemy publikacje na temat e, fabryki Schindlera i tutaj najbliższego otoczenia, taką całą historię, bo to jest bardzo, bardzo potrzebne i wszyscy o to pytają. Współpracujemy na zasadzie wypożyczania sobie prac. Teraz on, oni od nas pożyczali jakąś pracę, ale to w, na tej zasadzie współpracujemy z wszystkimi muzeami. Natomiast jest coś takiego, no z Muzeum Historycznym mamy dość odległe, poza Holokaustem mamy dość odległe tematy. Jest coś takiego, jak pewna ambicja bycia. Pierwszym producentem. Wiesz, jednak to jest to, a nie przejmowania cudzej wystawy, bo to znaczy, że jesteś impotentem nie potrafisz sam wyprodukować, i po prostu musisz ten. I tutaj jest generalna zasada. I to jest generalna zasada. Ja mam. Ja współpracuję z jednym takim centrum, centrum Sztuk Prześladowanych w Zolingen. To jest taka wyjątkowa instytucja zajmująca się przede wszystkim Holokaustem i z nimi pracujemy na, 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 na w odnośnie tego tematu. Ym, no i tutaj wymieniamy wystawy. Tutaj, tutaj pokazujemy czasami w tej chwili będziemy pokazywać przez nich przygotowaną wystawę, niesamowicie ciekawą Sachsenhausen w październiku kolekcja sztuki z czasów nazistowskich z Muzeum Sachsenhausen. Fenomenalna, fenomenalne takie metaforyczne obrazy o bardzo, bardzo ciekawej, ciekawej rodzaju traumy. Natomiast no, sama wiesz, jak, jak, jak wygląda taka współpraca. Nikt nie chce naszych wystaw na dobrą sprawę i nie, bardzo jest trudno, trudno również samemu to. Czasami się to zdarza, ale nie jest to praktyka. Jeśli można, tak, bo zaczęłaś tutaj od y, m, przestrzeni i, i z przestrzeni przeszliśmy gładko y, dalej. Natomiast wydaje mi się, że warto do tego wrócić, bo to jest bardzo ważna kwestia, jeśli chodzi o. Współczesne, nie tylko muzea, ale w ogóle instytucje wystawiennicze, instytucje kultury, jak te relacje właśnie z kontekstem przestrzennym wyglądają. I tutaj też była mowa o, o, o tym, że muzeum może. Stosunkowo łatwo też zmieniać miejsce, sprawia, sprawiając, że miejsce staje się modne, przyciągając inne, inne podmioty. To Monika najlepiej będzie w stanie o tym opowiedzieć, ale też ja chciałam się odnieść do innego przykładu, do Śląska i do Katowic, bo wydaje mi się, że to też jest bardzo fajny, ważny case. Jeśli chodzi o przestrzeń i e, muzeum, e, tam Muzeum e, Śląskie e, od ponad roku, półtorej roku, e, prowadzi, walka to może za dużo powiedziane, ale prowadzi taką, e, dość, wywołało dość ostrą e, dyskusję, e, ważną bardzo dla środowiska, na temat e, odpowiedzialności muzeum to się wzięło z rezolucji jaka została w 2016 roku przyjęta przez międzynarodową radę muzeów ICOM czyli to takie najważniejsze ciało zrzeszające muzealników i muzeologów na całym świecie oni tam rekomendują aby muzea otoczyły uwagą i opieką nie tylko to, co znajduje się w muzeum, czyli zbiory, badać, udostępniać, promować, edukować i sam budynek, ale również to, co znajduje się wokół kompleksu muzealnego, czyli to, co nie, na, na co muzeum de facto już nie ma bezpośredniego wpływu. Aby pejzaż kulturowy również leżał w gestii zainteresowań muzeum. I tam... Tam był konkretny problem, ponieważ Muzeum Śląskie w Katowicach. Leży na terenie dawnej kopalni węgla kamiennego, kopalni, która powstała na przełomie XIX i XX wieku. Kompleks został zaadaptowany na potrzeby muzealne. Tam odbył się konkurs architektoniczny. Wygrała austriacka pracownia Rigler Rive, która zaproponowała takie bardzo ciekawe rozwiązanie wkopania muzeum pod powierzchnię ziemi. Natomiast na powierzchni pozostawiono takie. Kubistyczne, takie kubiki, które też nocą są rozświetlone, wobec czego jarzą się takie bardzo minimalistyczne formy, wysokością nie przewyższającą z wyjątkiem jednego budynku biurowego, tych historycznych zabudowań, wobec czego powstała z tego piękna kompozycja, bardzo eksponująca to postindustrialne dziedzictwo Śląska, bo to przecież tożsamość Śląska, to, że Muzeum wschodzi pod powierzchnie ziemi miało też taki symboliczny wymiar, że schodzimy do kopalni tam, gdzie to bogactwo węgiel e, śląska właśnie leży, czyli tutaj cała ta dyskusja o symbolice, o tożsamości i e, niecałe dwa lata temu, półtorej roku temu e, za muzeum są nieużytki. E, prywatny e, deweloper, inwestor e, kupił ziemię po to, aby postawić tam osiedle mieszkaniowe. I problem polega na tym, bo w tym momencie tam hula wiatr, tam nic nie ma, aż się prosi, żeby, żeby to zostało zabudowane. Problem polega na wysokości tych budynków. Inwestor zaproponował, odbył się zamknięty konkurs architektoniczny, wygrała bardzo znana pracownia z, ze Śląska Meduza Group, również budująca w Krakowie, projektująca w Krakowie. Powstał projekt wystawienia. Trzech dwunastopiętrowych budynków i czterech osiemnastopiętrowych budynków tuż za muzeum. Dalszy teren jest jeszcze do zagospodarowania. W międzyczasie uchwalany jest plan zagospodarowania przestrzennego, on jeszcze nie jest uchwalony, jest po konsultacjach społecznych, które umożliwia też postawienie dominant, czyli takich punktowych wieżowców do wysokości 140 metrów, to jest ponad 30 pięter. Wobec czego muzeum zaczęło, rozpoczęło taką dyskusję na temat tego, Czym dla nas jest Śląsk? Co my chcemy w przyszłości pokazywać naszym dzieciom? Co naszym zdaniem ze Śląska powinno zostać? Czy rzeczywiście chcemy, aby w tle tej um, architektury pokopalnianej, postindustrialnej um, majaczyły. Tego rodzaju wieżowce. Odbył się szereg debat, dyskusji publicznych, również z, z, z zaproszonymi katowiczanami. Gośćmi. No i jakby sprawy się nie udało zatrzymać, ponieważ to osiedle powstaje. Powstaje zgodnie z prawem, bo tego też nikt nie kwestionuje. Takie, takie warunki zabudowy tam funkcjonują. Ale bardziej chodzi o to, że muzeum wywołuje temat, nie związany stricte ze zbiorami ale z tym co dla muzeum i dla mieszkańców danego miasta czy regionu jest istotne. I to też jest ta zmieniająca się funkcja współczesnych muzeów, zwłaszcza też odpowiedzialność muzeów sztuki współczesnej, aby nie mówić wyłącznie o sztuce. Muzea sztuki współczesnej nie są po to, aby wyłącznie mówić o sztuce, ale aby za pomocą sztuki mówić o różnych innych yy, ważnych Ważnych społecznie, współcześnie kwestiach. Bo Muzeum Śląskie to jest z jednej strony Muzeum Sztuki, z drugiej Muzeum Historyczne, ma też zbiory etnograficzne, scenograficzne, to jest takie muzeum wielodziałowe. Wobec czego to tylko jeden z przykładów, jak przebiega ta relacja na linii muzeum i Przestrzeń, ale też myślę, że Monika tutaj ma szereg innych przykładów. Ja raczej chciałam powiedzieć, że zgadzając się z moimi przedmówczyniami, jednak jedna ważna kwestia, która dla mnie jest pewną bolączką w kontekście polskim: to znaczy, że zazwyczaj czy to remontuje się, adaptuje istniejące budynki, czy wznosi nowe, i jurysdykcja muzeum zazwyczaj sięga dwa metry, może trzy metry w przestrzeń, nie dalej. Co z przyczyn ekonomicznych jest dobre, bo o tą trawę jest, trzeba płacić, by pani musiała tutaj pół zabłocia tak, zazielenić, więc to nie jest pożądane z perspektywy takiej zarząd zarządczej. Natomiast jak oczekujemy chociażby efektu Bilbao od niektórych inwestycji muzealnych, to zapominamy, że w większości tych jednak przykładów, tych takich słynnych przypadków, to nie jest tylko muzeum, czy to jest Londyn tak, i dawna elektrownia, czy to jest Bilbao – tylko, jednak to jest muzeum i pewne otoczenie. Otoczenie zielone, otoczenie rekreacyjne, otoczenie, które sprzyja pozostawaniu ludzi w, wokół muzeum, wchodzeniu miejsce lub nie, relaksu, ale nie? miejsce relaksu, spędzania czasu wolnego, spotykania się ludzi. Ta funkcja społeczna też jest wzmacniana przez to. I ja muszę powiedzieć, że ja tu widzę problem w każdym właściwie, w każdej realizacji, jaka w Polsce miała miejsce, ponieważ zazwyczaj, i czy to jest historyczny zespół pałacowo-parkowy, czy to jest nowe muzeum, zazwyczaj. Organizatorzy czy władze, a często jeszcze organizator jest z innego, że tak powiem, poziomu władzy niż władze lokalne, bo też musimy sobie powiedzieć, że niekiedy mamy Muzeum Miejskie i wtedy przynajmniej to się pokrywa, niekiedy to jest zupełnie inaczej. Zazwyczaj nie mamy takiego poczucia, że jest to w jakiś sposób powiązane. I i muzeum zauważa pewne kwestie, ale nie jest w stanie w ogóle na nie wpływać, a przez to osłabia swój własny wpływ i to jest i problem zresztą tak łyżka dziegciu do tej, tej całej strefy kultury w Katowicach, bo tak wszyscy myślą fantastycznie powstała strefa kultury. Proszę państwa, żadnej strefy kultury nie było planowane, to są wszystko przypadkowy zestaw projektów, które razem stworzyły strefę kultury, która Następnie została nazwana strefą kultury, a notabene to, że nie było żadnego planu, jest widoczne w tym, że parking jest dokładnie w samym środku, a każda instytucja jest grodzona, tak? Więc my mówimy o powstaniu pewnej jakości przypadkiem. Do, dostrzegliśmy, że jest ta jakość i notabene rekreacyjna, tak, i taka wizerunkowa. Ale dopiero wtedy budzimy się, że właściwie to już tereny wokół są wyprzedane i właściwie władze publiczne nie mają żadnych możliwości wpływu. No tutaj mamy to samo, tak? I, I to nie jest kwestia już muzeum, ale kwestia jakby patrzenia do przodu, że jeżeli już projektujemy jakąś instytucję, to powinniśmy też od razu myśleć o tym, jak ta instytucja funkcjonuje jakby w tym, w tym szerszym otoczeniu, a wtedy będzie jeszcze może jedną taką rzecz, rzecz powiem, bo właśnie w Polsce, bardzo lubimy mówić o Bilbao i chwalić się, że my mamy swoje polskie przypadki, ale zapominamy właśnie o tym otoczeniu, zarówno w takim sensie ekonomicznym, społecznym, jak i przestrzennym. I taki jeden przykład Państwu podam. Przy Muzeum Guggenheima w Bilbao jest najpiękniejszy, najfajniejszy, najciekawiej zaprojektowany plac zabaw dla dzieci, jaki widziałam i największy. Gdzie bynajmniej nie tylko bawią się dzieci turystów, ale po prostu lokalni mieszkańcy, którzy jadą piękną promenadą nad rzeką, spędzają czas, kupią sobie loda i spędzają czas na tym, na tym placu zabaw. Ale to było jakby to miejsce, zostało tam pozostawione. Tak? Jeżeli tego miejsca już nie ma albo mamy 5 metrów kwadratowych trawnika, to ten efekt po prostu nie zaistnieje. To znaczy niestety jest to na pewno nie, główna bolączka, nie jest. To jest, bolączka, to wszystko, to jest w piękne Polsce. wszystko, to jest piękne. Natomiast tutaj jeszcze jednej rzeczy panie nie uwzględniłyście, która powinna powstać, bo to jeszcze kaplica powinna powstać, też byśmy załatwili wszystkie problemy yy, przy pomocy muzeum. Muzeum ma określone funkcje. Tutaj obok. Za przejściem jest piękny, nowy park, gdzie będą prawdopodobnie różne. Ten, on, on, on dopiero się będzie rozkręcał, za, za budynkami muzeum. My tutaj oczywiście mamy dla publiczności kawiarnię, dwa trawniki, patio w razie deszczu i trochę, mm. i trochę takich miejsc. Natomiast generalnie rzecz biorąc, nie można bezgranicznie rozszerzać funkcji. Wiadomo, że w tej chwili. W porównaniu z koncepcją muzeum dawnego, my, my mamy wystawy y, 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 zmienne, mamy y, pełnokrwiste wydawnictwo, mamy projekty literackie, projekty dotyczące zagłady, y, 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 szeroki program y, 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 terapeutyczny poprzez sztukę z dziećmi autystycznymi i tak dalej, tak dalej. Także tutaj w, pewne te, tak, w stosunku do takich tradycyjnych, stabilnych stagnacyjnych funkcji muzeum, to to już jest bardzo ten. Natomiast zrobienie z tego, żeby tutaj ludzie spędzali piękne, piękne niedziele wokół, ym, robiąc sobie pikniki i tak dalej, to już nie jest za, za nie muzeum. Tutaj to już jest kwestia parku, to już jest kwestia jak gdyby troszeczkę innego y, 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 miejsca, które to ma zorganizować. To znaczy, ja, ja ja czy ja miałam na myśli coś innego? Proszę. Ja absolutnie nie oczekuję od muzeów rozszerzania ich funkcji w nieskończoność, ale spójności. Jakby idei y, instytucji z otoczeniem, tak? Zarządzanym przez inne podmioty miejskie, czy zarząd, zieleni i tak dalej. I tworzenie chociażby, to jest zresztą udowodnione w badaniach naukowych, że jeżeli nie mamy korytarzy przejścia i powiązań pomiędzy przestrzeniami zielonymi, tak, żeby był przepływ sympatyczny y, y, osób pieszo, y, to y, takie szersze efekty nie zaistnieją. I ja, mi się bardzo podoba ten park tutaj nad rzeką, ale muzeum jest od niego odcięte całą barierą. Y, deweloperskich realizacji. Tutaj mam to bardziej na myśli, no, prawda? Nie, nie, nie zamierzaliśmy być połączeni z nimi bezpośrednio, tak? A możemy, przepraszam bardzo, czy możemy przenieść rozmowę za chwilę, jak skończymy jeszcze tutaj, ponieważ pani dyrektor musi wyjść. Ja muszę się się dobrze. dobrze, bo ja jestem architektem i tak słucham i zgadzam się i nie. A, a, możemy, jest to owszem bardzo fajne. W sensie później to powiedzieć, bo to jest tylko tak, krótkie. Tak, tak. Aha, to, to ja, jeśli można jeszcze odnośnie tego, co pani dyrektor tutaj y, mówiła, żeby tych funkcji nie rozszerzać w nieskończoność tutaj y, Oczywiście muzea są różne i każdy ma inny profil. Tutaj Muzeum Śląskie odniosło się do rezolucji icom u którego też jest członkiem. Uznało, że to jest ważne, bo problem jest ważny. pani o tych budynkach. O tak? budynkach. To nie ja jest to tak, że muzeum to załatwia. Tam, to jest fenomenalny pejzaż tego muzeum. To jest w ogóle niezwykłe miejsce. Jeżeli ktoś tego nie widział, to trzeba koniecznie zobaczyć. Natomiast jak oni zabiją pejzaż taki otwarty. A zabiją, bo to, to już zabijam. jest pewne, to to jest, bo wkroczyły. Wkroczyła ekipa budowlana, natomiast chodzi o to, że to nie muzeum jakby załatwia sprawę, tylko oni zwracają uwagę. Na problem, stali się taką przestrzenią też do debaty, bo oni zapraszali i architekta, i przedstawicieli wszystkich władz, bo muzeum jest współprowadzone przez marszałka i przez ministerstwo, natomiast teren, na którym powstaje osiedle, jest miejski, no to, to wobec czego wszystkie te strony zostały, zostały zaproszone. Natomiast akurat w tym przypadku miasto miało realny wpływ na to, co się dzieje na tych nieużytkach. Miasto. Wydało pozwolenie na wysokość tych budynków. Co więcej, uchwalając plan zagospodarowania, który jeszcze w tym momencie nie został uchwalony, przychyliło się do tego, co deweloper chce tam zrobić, z tego względu, że tego nie kryli panowie z Urzędu Miasta wypowiadający się na jednej z tych debat że oni po prostu się cieszą, że znalazł się inwestor, który chce tam budować y, wysoko. Co więcej, trudno jest, prawie że wierny cytat, y, przy obecnych cenach skłonić inwestora do tego, aby budował nisko. Wobec czego, stąd też muzeum, nie mając oczywiście instrumentów wpływu, wywołało temat, który w tym momencie, gdyby nie to, w ogóle nie ujrzałby światła poza Katowicami, czy być może poza regionem. Ja muszę tu małą dyscyplinę prowadzić, <śm> zwłaszcza, że wychodzi Masza. Mam ostatnie pytanie. Z tego wywiadu wynika, że w wielu tych, w tych krajach, no przynajmniej w trzech, może najmniej w Polsce jest ogromna rotacja wśród y, szefów tych instytucji, czy one są w stanie rodzenia się, czy już budowania, czy też y, istnienia. E, z doświadczenia wiem, albo gdzieś to przeczytałam, że trzeba mieć cholernie silną osobowość, żeby. Tworzyć takie instytucje. Dla mnie Ty zawsze byłaś taką silną osobowością. Nie będę powtarzała tutaj anegdot, które krążyły na Twój temat, bo mógł. Ktoś mógłby to tak odebrać. Natomiast na pewno da się to z tych wywiadów, prawda? Odczytać zdecydowanie tak i e, bardzo często muzea są takimi autorskimi e, instytucjami. E, podam przykład nie konkretnie muzeum, tylko bardziej centrum sztuki, ale e, od czasu, kiedy dyrektorem e, trafostacji sztuki w Szczecinie trafo, w skrócie jest Stanisław Ruksza, e, który wcześniej tworzył e, program, jako kurator, jako dyrektor Galerii Kronika w Bytomiu e, zmienił, e, zmienił lokalizację i, i, i przeniósł się do Szczecina, aby tam to miejsce kreować. No to rzeczywiście pokazuje, jak bardzo autorską, e, autorską instytucją e, może być taka, taka placówka wystawiennicza. Się, tak e, I jeszcze, jeśli chodzi o taki przykład, bo, bo to jest niewielka instytucja e, znajdująca się poza Głównymi miastami poza Warszawą, y, zwłaszcza czy, 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 czy Krakowem. Natomiast Jerzy Feit, dyrektor y, też Galerii Narodowej w Pradze, wcześniej Milan Kniżak, dyrektor Galerii Narodowej w Pradze, to, to, to były takie osobowości, które, które też ukształtowały tą instytucję. Wobec Kniżaka y, tam narastał ogromny opór środowiska historyków sztuki, krytyków sztuki. Y, później. Bardzo różnie mówili o nim. Później nastał Lizzy Fight, który, z którym ja właśnie tutaj prowadzę rozmowę, który cieszył, cieszy się ogromną estymą w środowisku. Też wyprowadził tą galerię na jeszcze wyższy poziom, jeśli chodzi o umiędzynarodowienie. Miał świetny, tak mi się wydaje, pomysł na to, co zrobić z weleczni Palac, czyli tym oddziałem, gdzie prezentowana jest sztuka nowoczesna i współczesna. I w momencie, kiedy przygotowywałam, kiedy książka już była wydrukowana, kiedy przygotowywałam egzemplarze z listami do wysyłki, właśnie dla osób, z którymi prowadziłam te wywiady, ze smutkiem odkryłam, że niestety dyrektor został nagle zdymisjonowany, i to jest właśnie ten przykład pozbywania się osób, które, które odnoszą sukcesy, bo on się może mógł. Poszczycić ogromnym sukcesem frekwencyjnym. Tam frekwencja bardzo mocno, bardzo mocno skoczyła. Po tej dymisji, która była bardzo kontrowersyjna, środowisko dyrektorów największych muzeów świata, od Metropolitan poprzez British Museum, wszyscy podpisali się pod listem do, do prezydenta. Y, mówiącym o tym właśnie, że, 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 że to wielki skandal go dymisjonować. Więc rotacja. Rotacja, ale masza nie odpowiedziała na pytanie, czy czujesz się po prostu taką, no, jednak e, osobą, e, która ma silną osobowość. Be, czy bez tego, bez tej żelaznej konsekwencji, zbudowałabyś tam muzeum? W sensie ja nie mówię tylko o, o samym budowaniu, samym takim fizycznym, ale też stworzeniu kolekcji i, i narzuceniu programu, no bo to wszystko właściwie jest Twoja wina. Czuję, że sobie radzę, to prawda. Natomiast y, y, mam przekonanie, że sztuka jest jednym nie, niezwykle niedocenionym i niezwykle ważnym narzędziem cywilizacyjnym. I dlatego nie dziwię się pewnym takim populistycznym rządom, że ją tłamszą, ponieważ sztuka uczy czegoś, co jest w populizmie najbardziej groźne, mianowicie podejścia krytycznego, przekonania, że można samemu ocenić, nie trzeba słuchać proboszcza. I że ma się jednak, jednak, jednak jakiś ogląd i świadomość tego świata. Także sztuka sztuka pod każdym względem, i tutaj zgadzam się z Panią, że sztuka nie jest o sztuce, tylko sztuka jest o tym, co jest istotne w tym świecie, i dlatego dlatego należy, należy jej uczyć, do niej przekonywać, ją rozbawiać, itd. i tak dalej. to było i to od, od 47 lat, mniej więcej, uważam za bardzo istotne. A, a kolekcję mm. tworzyłam nie dla siebie, tylko dla, mu, dla muzeum to było to też. Dlatego też to też zwiększało determinację. A jak się tutaj powstało to muzeum, to się zdziwiłam, że tyle wiem. Że nagle, nagle się, że są odpowiedzi na wszystko tutaj, bo na początku się straszliwie bałam. Także to, to, to jest bardzo, bardzo istotne. To bardzo dziękujemy Ci za udział. My Będziemy jeszcze chwileczkę, żeby. Ja, Proszę pan... zdążyć na samolot. <laughs> Powodzenia. My jeszcze. Tak, ja jeszcze oczywiście Ciebie Proszę. chciałam Moniko poprosić, bo y, mam bardzo ważne pytania. Już niedługo będziemy kończyć, zaprosimy Państwa do rozmowy. Dobrze? Jeśli macie, Jeśli macie Państwo jakieś gorące tematy, to będziemy do Waszej dyspozycji. Y, jest jeszcze jeden bardzo ważny kontekst muzeum, sztuka a ochrona środowiska. W Polsce słabo, cienko, nieprzeźroczyście traktowany. Myślę, że ta krytyka jest potrzebna, zwłaszcza, że w kontekście w Polsce tutaj powstało najwięcej tych nowych miejsc, nowej sztuki. I to jest zdumiewające, że są pewne, jakby, tematy, do których nie dorastamy, prawda? Kasiu, prawda? Moniko? <grywa> <grywa> to znaczy, ja jeszcze nawiązując do poprzedniej wypowiedzi. Chciałam powiedzieć, że niestety tak, ja pesymistycznie dość patrzę na przyszłość powstawania kolejnych tych placówek lub ich funkcjonowania. Także myślę, że czas Muzeum sztuki współczesnej w Europie Środkowej chwilowo myślę, będzie już nie tym czasem. Boję się, że tej kasy już nie ma po prostu tak. i nie ma chęci, bo ja jednak to tak z różnych względów ta, ta chęć powinna być. A druga sprawa to, co poruszyła Kasia. To, żeby muzeum oddziaływało na otoczenie, y, czy budowało sobie taką długotrwałą publiczność, to jest kwestia pewnej stabilności wizji. I w tym momencie y, te autorskie instytucje konkretnej osoby, konkretnego dyrektora idą w jakimś kierunku i powinny iść przez jakiś czas. Oczywiście raz na czas powinno być to zmienione, zweryfikowane, ale, ale jednak. I ja widzę, tak patrząc na w ogóle instytucje muzealne w Polsce, nie tylko Muzea Sztuki Współczesnej, że ta stabilność sprzyja temu, żeby muzeum poszerzało jakby swoje sfery zainteresowań. Tak? Chociażby ta dbałość o ład przestrzenny, my mówimy o Muzeach Sztuki Współczesnej, ale ostatnio miałam przyjemność realizować taki projekt dla OECD, w ogóle dotyczący oddziaływania muzeów w, i my mieliśmy za zadanie badać muzea w Polsce. I to jest kwestia na przykład muzeów w ogóle w dużych ośrodkach miejskich, gdzie jest duża presja inwestycyjna i jak one starają się z tą presją walczyć, tak? Nie wiem, na przykład relacja muzeum pałac w Wilanowie, a miasteczko Wilanów i zagospodarowanie przestrzenne wokół. A teraz nawiązując do środowiska. To jest też pytanie właśnie o to, że to wychodzenie w otoczenie może też oznaczać jakby podejmowanie nowych tematów, nowych tematów w takiej działalności kuratorskiej i programowej, chociażby tematów związanych z ochroną środowiska ale też dawanie dobrego przykładu, czy to będzie, nie wiem, budynek pasywny muzeum, czy to będzie, y, będą działania proekologiczne w muzealnej kawiarni, y, czy to będzie promowanie takiego dostawania się do muzeum, które jest ekologiczne, czy rowerem, czy pieszo. Y, 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 czyli tutaj może się okazać, y, że y, muzea mogą i dzięki temu mogą też zdobywać nową publiczność, tak? bo ta publiczność, która zajmuje się ekologią, czy tymi działalnościami, Związanymi z ochroną środowiska, może przyjść na wystawy w placówkach, których na co dzień nie bywa, ale ten temat ich jakby może zainteresować czy, czy poruszyć. Więc. Um, um, to może być kwestia spojrzenia przez Muzeum szerzej na kolekcję. Tak? Ja jeszcze wrócę do Muzeum w Wilanowie, które uważa, że owszem ma kolekcję, to jest pałac i wyposażenie, i dzieła sztuki, ale ma też kolekcję przyrodniczą, czyli wszystko to, co jest wokół muzeum, co jest w parku yy, 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 i florę i faunę, prawda? I o tym może również edukować, prawda? Czyli nie zamyka się w Janie Trzecim Sobieskim i epoce, nie wiem, baroku, i klasycyzmu i może XIX wieki potocy, ale yy, yy, zaczyna. Yy, 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 jest na to też zapotrzebowanie społeczne, prawda? Ja przypomnę zabawna rzecz, ale 200 lat temu, jak Izabela Czartoryska w Pławach zakładała pierwsze muzeum na ziemiach polskich, które było takim muzeum uniwersalnym, prawda, w ogóle jednym z pierwszych na świecie muzeów, to ona Traktowała je jako część gigantycznego parku o powierzchni 300 metrów, z rzekami, z różnymi altankami, z roślinami. Zbierała rośliny, robiła różne zielniki, napisała kilka książek o ogrodach, więc to było takie globalne myślenie. Mnie, niestety, wbrew temu, co mówi Masza, ja też uważam, że to jest część myślenia muzeum i absolutnie polscy muzealnicy tego nie czują. Jest taki w tej chwili pomysł, żeby tu. A propos sąsiedztwa, uporządkować dawny obóz płaszczów. Na pewno Państwo znacie to miejsce i wiecie, co się tam w tej chwili wyprawia. No, jest to groźne i, i po prostu brzydkie, te wszystkie wydarzenia, które można tam zobaczyć, doświadczyć. Grupa aktywistów żydowsko-krakowskich wymyśliła, aby postawić pytanie, czy rzeczywiście powinniśmy tam zbudować kolejny bunkier czy budynek, odtworzyć, zrobić Disneyland. Przepraszam za to sformułowanie, ale ono funkcjonuje w, w muzealnictwie, czy też może w inny sposób chronić ten teren. I ciekawe, że to dopiero ci młodzi ludzie z Nowego Jorku i z Kanady zwrócili uwagę na to, podejmując taki projekt Lecznicze Rośliny Płaszowa. Zbierając rośliny z terenu zagłady, stworzyli ogród społeczny, wciągnęli w to podopiecznych mopsów w podgórzu i kultywują jak gdyby tą ideę, czy yy, można leczyć zagładą. Czy zagłada ma, oczywiście to, to słowo leczyć używam z dużą taką troską i symbolicznie. Więc takie inicjatywy mają miejsce. Szkoda, że nie. Podejmują ich muzea, prawda? Że podejmują je inne wątki i szkoda, że muzea się w to nie włączają. Chociaż. Też nie do końca, bo myślę, że muzea, nie wszystkie, ale wiele muzeów się włącza. Tutaj widzę panią Agnieszkę Szostak z Muzeum Krakowa i od razu patrząc na nią przypomina mi się chociażby no, Muzeum Podgórza i akcja pod Bocznicą czy pod wiaduktem kolejowym sprzątania i właśnie pomysł na taki korytarz, który łączyłby różne placówki kultury na Zabłociu, prawda? Więc... I to są takie inicjatywy. To nie jest w jurysdykcji muzeum, to nie jest teren muzealny, ale to nie oznacza, że muzeum ma o nim zapomnieć. Tak. Również z korzyścią dla muzeum, myślę, bo jeżeli ten teren będzie ładny, uporządkowany, dobrze kojarzony, to częściej ludzie zaglądą do danej placówki. To miałam na myśli wcześniej opowiadając o otoczeniu. To właśnie, Chciałam jeżeli opracować. można się wtrącić, bo to akurat natura rośliny, ogrody społeczne, które stały się bardzo popularne i wiele instytucji z tego zaczęło czerpać. Ostatnio widziałam, mignała mi taka informacja na Facebooku, że Nomus, nowe Muzeum Sztuki w Gdańsku teraz też wspólnie z mieszkańcami chce sadzić tak. wokół siedziby, wobec czego ten pomysł zaczął zataczać coraz szersze kręgi, ale to jest po prostu, tak mi się wydaje, ta nowa rola muzeów. To czym muzea? Chcą być dla publiczności, czym powinny być, nie, i właściwie bez względu na to, jakiego typu to jest muzeum, czy to jest sztuka współczesna, czy to jest rezydencja tak jak Widalów, czy muzeum historyczne, tak jak Muzeum Podgórza, czy to w ogóle nie jest muzeum, czy tylko centrum sztuki. Właściwie wszyscy zaczęli w bardzo podobny sposób podchodzić do publiczności. Też na pewno dużej, w dużej mierze dlatego, że jest ogromna konkurencja. Te instytucje między sobą jakoś na pewno konkurują o uwagę odbiorcy, ale też konkurują z innymi, z innymi sferami kultury czy, czy rozrywki. Muzea w tym momencie to jest, to jest jakby naturalne, już zaczęliśmy do tego przywykać, że jest kawiarnia, że jest księgarnia, to jest jakby standard, ale są też leżaki. Często jest woda, są, są czytelnie z książkami, które są, które są dostępne. To wystarczy wyjść na dziedziniec mocaku, ale to właściwie też staje się standardem. standardem. W, każde muzeum ma inny, inny pomysł. Ja z, w Helsinkach byłam. Strasznie dawno, ale wtedy, kiedy byłam przy Kiasma zachwyciło mnie to, że jest skatepark. Tak. Kiedyś na swojej wystawie Muzeum Sztuki Nowoczesnej wprowadziło różne sporty do, do pawilonu Emilia. Wobec czego bardzo różne rzeczy w muzeum można robić, też po to, aby docierać do różnych grup publiczności, o czym, o czym też wspomniała Monika. Wobec czego też byłam w ubiegłym roku na takiej konferencji właśnie w Muzeum Śląskim, kiedy, poświęconej trzeciemu miejscu, kiedy zastanawiali się muzealnicy czy muzeum. Może być trzecim miejscem. Trzecie miejsce to jest taka koncepcja socjologiczna opisana przez amerykańskiego socjologia Reja Oldenburga, który mówi o pierwszym miejscu, którym jest praca, o drugim miejscu, którym jest dom, i o trzecim miejscu, które jest właśnie gdzieś pomiędzy miejscu, gdzie się po prostu przychodzi po to, żeby się zrelaksować, żeby się rozerwać, żeby posiedzieć, gdzie się dobrze czujemy. Spotkać się, porozmawiać. Miejsce też. No i pytanie, czy muzeum może być takim trzecim miejscem? Ja e, stoję na stanowisku, że nie, biorąc pod uwagę tą teorię socjologiczną reprezentowaną przez Oldenburga, ale z tego bardzo mocno czerpię, wobec czego właśnie stąd te kawiarnie, stąd te dyskusje bardzo często na tematy, które są. Bardzo luźno związane z tym, czym dana placówka się zajmuje, ale być może jest to ważne dla społeczności lokalnej, która tam mieszka i żyje. Być może jest jakaś nić, która wiąże jakiś obiekt na wystawie, coś w kolekcji, artystę. Wobec czego to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, aby na takim bardzo wysokim poziomie poznawać. Czy to sztuka, czy jakiekolwiek inne zagadnienie, ale też po to, aby właśnie się zrelaksować, aby miło spędzić czas, aby przyjść pogadać, niekoniecznie wchodząc do sali wystawowej. Ja myślę, że. Niekoniecznie wchodząc do sali, skończymy w tym momencie, bo zajęliśmy Państwu sporo czasu. Nie poruszyliśmy wszystkich zagadnień wynikających z tej książki. Ja bardziej chciałam się skupić jednak na emocjach i na takich ostro, kwaśnych tematach niż na tym, co tam wszystkim rozmówcom wychodziło i im się podobało. Więcej ciekawych rzeczy znajdziecie Państwo w tej książce i w drugiej książce, którą. Tutaj państwu też gorąco polecam. Obie są do kupienia w mocaków w księgarni, prawda? Ja mogę jeszcze jedną rzecz. Tak, proszę. Obie książki wyszły w jednej serii. To jest seria współ jakby firmowana przez wydawnictwo Universitas i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. I ta seria jest też takim dowodem na zmianę myślenia o muzeach, bo w tej serii nazywa się Muzeologia. W tej serii zarówno można znaleźć takie rozważania filozoficzne o tym, co, czym są muzea, książka taka jak Kasi o muzeach sztuki współczesnej, ale i rozważania socjologiczne, ekonomiczne, czyli zarządzanie kolekcją i zbiorami, rozrywka, czy też nauka w muzeum, te dylematy, więc bardzo różne kwestie są poruszane. I jeden z ostatnich tomów też dotyczył właśnie tej rezolucji ICOM-u, rola muzeum w otoczeniu. I jak muzea widzą to ze swojej perspektywy. Dobrze, to teraz czas na Państwa pytania. Bardzo czekamy. Właśnie, Pani chciała coś powiedzieć, prawda? Ja już nie pamiętam. To nie jest pytanie, to jest raczej komentarz, bo mhm. chodzi tutaj z mojej strony o przestrzeń miejską. I muzeum. Znaczy, tak, tutaj pani mm, Bilbao wspominała jako przykład, jest to owszem bardzo fajne i ja uważam, że taka integracja muzeum i przestrzeni miejskiej i działania Muzeum Przestrzeni Miejskiej jest ważne, natomiast e, wydaje mi się, że jest to słabo możliwe z punktu widzenia muzeum, żeby na to e, mogły mocniej zadziałać pracowniki muzeum. Ja myślę, że to bardziej musi wychodzić od strony, od strony miasta, bo musimy pamiętać o tym, że to jest przestrzeń miejska. I w momencie, gdzie na Zabułociu nawet nie ma otwarconego MPZP, tak jak pani tu wspominała, miejscowy plan zagospodarowania, i widzimy, jak chaotycznie wszystko się buduje. Jest niesamowicie ważne, żeby przestrzeń miejska była spójna. Jest to wspaniałe, kiedy dookoła muzeum jest tak przyjemnie, że chce się przychodzić, natomiast to musi być założone od samego początku. Musi po prostu być jakaś wizja miasta, żeby móc to stworzyć, żeby to płynęło od górnie na dół. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak, w kontekście bardzo... Krakowa, jakby, bo mhm. wiadomo, że każde miasto jest inne, architekt miasta wszystko jest inne, natomiast patrząc na Kraków, no widzimy, co się dzieje na zaboczno, nie jest chaos. To świetnie, że pani się tutaj zgadzają, pani teoretyk i pani praktyk, bo rzeczywiście nasze odczucie też jest takie samo, i no nie, nie do końca jednak podzielamy wizję Maszy potockiej. Ja jestem w środku w muzeum, też pracuję w największym polskim muzeum, jednym z a może i nawet największym w Polsce. I moje doświadczenia są pod tym kątem tragiczne, bo ten plac, który latem e, ma temperaturę prawie 100 stopni, jest nie do przebycia. Nie ma żadnej możliwości zrobienia tam jakiejś kawki, już nie mówię o jakiejś fontannie. Nie ma możliwości praktycznie korzystania z zieleni, zrobienia jakiegoś ogrodu pionowego. Zresztą nie ma też woli. I to też wynika często, spotykam się z takim tłumaczeniem, że no ale nigdy tak nie było. A nieprawda, bo kiedy w 30-tych latach architekci projektowali Muzeum Narodowe, ono miało być pomnikiem wolności i tam założono ogromny skwer, co prawda no z jakimś monumentem, pomnikiem pośrodku, ale jednak przewidziano tam zieleń i miejsce... Sto lat temu, proszę państwa, miejsce do rekreacji, więc szkoda, że w tym jakby takim hołdowaniu y, y, pędu do budownictwa, do deweloperstwa y, zanika ta walka o to, bo to wszystko jedno, czy to wyjdzie. Y, no może nie wszystko jedno, bo fajnie gdyby ta inicjatywa wychodziła z muzeów, prawda? Ale jeśli wyszłaby ze strony społeczeństwa, to być może jeszcze lepiej, bo będzie dysponowało społeczeństwo silniejszą jakby silniejszym naciskiem, tak? To, proszę bardzo. No, po prostu współpracując tutaj z działem edukacji ja widzę, że to jest prawie niemożliwe od strony muzeum. To ja tutaj e, chciałam, o, jeśli chci, e, chciałabym właśnie dokładnie się o, o, e, odnieść do e, tutaj też sytuacji na Zabłociu, ponieważ jakby jednym I mam jakby zarówno historię pesymistyczną, jak i po pozytywną. Czekamy. I mianowicie, gdy muzeum pojawiło się na Zabłociu, to bardzo ważnym takim punktem tutaj dla e, osób mieszkających na Zabłociu jest działająca w muzeum biblioteka, która jest po prostu jakby miejscem, gdzie e, nie jest się w pozycji widza muzealnego, nie jest się w pozycji klienta, jest po prostu też miejsce, gdzie można za darmo spędzić czas właśnie. I e, jest to jakieś takie miejsce, gdzie na co dzień jakby pracownicy mają bezpośredni kontakt ze swoimi odbiorcami. I e, na fali właśnie działań edukacyjnych stwierdziliśmy, że musimy doskonale jakby zmapować okolice. Mhm. Więc poszliśmy przedstawić się właściwie do wszystkich działających na zabłociu, organizacji, inicjatyw. Im bardziej ta inicjatywa była nieformalna, tym większe wzbudzała w nas zainteresowanie. Bo wydaje mi się, że nawet na, na poziomie takiego ogromnego muzeum jak Mocak, które swoją działalność projektuje od poziomu powiedzmy światowego tak naprawdę, to e, staramy się jakby na każdym poziomie myśleć o Krakowie jako mieście, o właśnie różnego rodzaju grupach odbiorców. I e, jakby z tymi inicjatywami działającymi na zabłociu, i tu najpierw pojawi się e, pesymistyczny aspekt tej historii. E, jakby biblioteka stała się też miejscem, gdzie jakby te grupy często się spotykały. No i pamiętam ten wielki dramat, kiedy okazało się, że e, różnego rodzaju kwerendy archiwalne w sprawie, która dotyczyła jakby tutaj przejazdowości drogi, ścieżek rowerowych, okazało się, że problemem, do którego dotarliśmy, to był moment, kiedy. E, Okazało się, że właścicielem ziemi w Księdze Wieczystej jest wciąż Oskar Schindler, że jakby, do, jakby te sprawy, gdy zaczyna się ich szukać, to jakby jest tak da, jakby to, była, to jest ta ściana, od której się jakby odbiliśmy. Więc wydaje mi się, że to porządkowanie jakby sytuacji rzeczywiście jest zawiłe. Natomiast sytuacja optymistyczna był to moment mojej wielkiej radości, kiedy właśnie te osoby, z które jak mam ochotę powiedzieć, z którymi współtworzyliśmy park, ponieważ jakby było tak, że dużo tutaj osób, jakby tak też prywatnie było w to zaangażowane, pewnego dnia przypędziły do Mocaku, by pożyczyć przedłużacz. I to był moment zaufania do instytucji na totalnie mikropoziomie, więc wydaliśmy przedłużacz bez drgnięcia powieki i jakby tak się, uważam, że tak naprawdę pewną taką też siłą instytucji i oddziaływania na przestrzeń jest stworzenie pewnej relacji opartej na zaufaniu. I wydaje mi się, że tworzenie silnych instytucji publicznych, e, tworzenie takiej przestrzeni też jakby na tym zaufaniu się zasadza. I chciałam tutaj powiedzieć, ponieważ nie wiem, czy pani jest osobą z Muzeum Podgórza, czy po prostu z miasta Krakowa, e, ale e, jakby te idee one może się nam wydawać, że to są takie bardzo drobne kroki, ale e, właśnie jakby ci nasi e, przyjaciele z parku sadzili słoneczniki pod tą łącznicą kolejową na Zabłociu i na przykład teraz w najbliższą sobotę odbywają się warsztaty dla dzieci mali ogrodnicy w Wielkim Mieście, które zakończą się właśnie przemarszem z Muzeum mocak pod łącznicę, gdzie zostaną zasadzone słoneczniki. One już w ogóle czekają. A następnie i jakby tam zostaną. Natomiast chciałam powiedzieć, że o tym, że coś się zmienia, dowodzi też fakt, że dzisiaj zwróciliśmy się do Muzeum Miasta Krakowa. Czy można zacząć. Zaczerpnąć u nich wody, by podlać słoneczniki. I okazało się, że nie trzeba wo nosić wody z mocaku i że z radością tej wody tam możemy zaczerpnąć. Więc tak. wydaje mi się, że ta, jakby to są takie totalnie mikro jakby rzeczy, ale one pokazują, że ta przestrzeń jakby nakłada się na nie jakieś nowe kategorie wbrew jakimś takim może oczywistym właśnie e, podziałom. I jest to jakaś kwestia jednego, powiedzmy, małego warsztatu dla dzieci. Natomiast ono, staramy się właśnie gdzieś integrować jak największe takie. E, obszary i wydaje mi się, że właśnie to, co już wcześniej tak podkreśliłam, czyli właśnie taka pewna długofalowość instytucji. E, ja osobiście jestem osobą, która wywodzi się z trzeciego sektora i różnego rodzaju enigmatycznych, artystycznych inicjatyw. Teraz jestem w stanie, właśnie jakby docenić taką moc instytucji, która e, jest w stanie stworzyć jakiś taki bezpieczny obszar działania, tak bym to nazwała. Więc ja jestem optymistką. To jest, to jest taki super przykład na to, jak y, trzeba działać długofalowo, długo czekać na ten efekt, poznawać i oswajać swoją publiczność po to, aby za chwilę ta publiczność sama zaczęła przychodzić, być może sama zaczęła proponować. Mówię o tym z perspektywy nowego projektu badawczego, jakim się zajmuję i który właśnie w dużej mierze dotyczy takich. Partycypacyjnych i około partycypacyjnych y, y, projektów. To, są, to jest taka mikroskala, ale rzeczywiście bardzo fajnie y, pokazuje y, nastawienie. Y, y, wiele instytucji w ten sposób zaczyna działać i to jest dla mnie y, super. Ja akurat badawczo przyglądam się zarówno Muzeum Podgórza, i, i, I śledzę to, w jaki sposób te, te więzi z sąsiadami są e, zawiązywane. Jak i Muzeum Warszawskiej Pragi, które jest w dużej mierze taką siostrzaną instytucją, bo, bo również e, zajmującą się e, dzielnicą, również stosunkowo młodą e, jednostką. Oni tam mają taki bardzo fajny e, program, e, projekt wykonany na prawym brzegu Rzemieślnicy. To jest e, to jest projekt, który polega na mapowaniu dawnych rzemiosł, wymierających rzemiosł na Pradze, bo jakby Praga jest tym, tym warsztatem, którym oni się zajmują. Nawiązywaniem relacji z osobami, z rzemieślnikami, którzy tam pracują. Jak robiłam wywiad z panią, która się tym zajmuje, z Katarzyną Chudyńską, która, to jest jej projekt, ona opowiadała o tym, jak trudno zdobyć zaufanie, że nie zawsze to się udaje, że to nie jest tak, że ona wchodzi do warsztatu, mówi kim jest i że ta relacja się od razu zawiązuje. A jakby celem tego, tego wejścia do warsztatu jest zaproszenie osoby, która tam pracuje, do tego, aby pokazała to, czym się zajmuje. Na Takiej dyskusji pogadance, która odbywa się w muzeum. Więc wydaje się, że to jest takie trywialne, ale wcale nie tak prosto jest zdobyć tego rozmówca. To są powroty, to jest nie zawsze się udaje finalnie go, taką osobę ściągnąć, ale potem już jak zostaje zawiązana ta relacja, to jest, to jest relacja na, na dużo dłużej na lata można powiedzieć. Ten projekt na razie trwa-3 lata, więc. więc za wcześnie mówić o latach, ale nie mniej to są osoby, które potem już są związane z muzeum, kojarzą muzeum, przychodzą, robią coś innego. Teraz yy... Pojutrze, 15, 15 czerwca, mają otwierają taką przestrzeń pracownia rzemieślnicza, się to będzie nazywało. To wynika właśnie z doświadczeń tego projektu, z zdobytych relacji, poznania tych różnych rzemieślników tam działających. I to ma być z jednej strony taka przestrzeń wystawowa, a z drugiej fizycznie działająca. Pracownia, gdzie będzie się szyło, gdzie będzie się e, no, realizowało to, co ci poszczególni rzemieślnicy robią e, na co dzień, ucząc e, tych, którzy chcą się nauczyć, czy pokazując tym, którzy chcą, chcą zobaczyć. Wobec czego to będzie takie bardzo namacalne okno e, muzeum na dzielnicy. Ja nie wiem, czy to jest jakiś znak, że mamy kończyć, jakaś nawałnica. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby coś y, powiedzieć? Bardzo prosimy. A mikrofon? O, super. Zapraszam. Ja chciałam się odnieść do tej e, części dyskusji e, dotyczącej e, muzeum w przestrzeni publicznej, ponieważ e, gdzieś ten temat jest e, dla mnie bardzo istotny. E, I e, w ogóle patrzę na to zupełnie inaczej niż tutaj to zostało przedstawiane, ponieważ... Jakby dla mnie oczywiście rozumiem to, że chodzi o wychodzenie jakby poza progi muzeum, natomiast uważam, że bardzo dużą pracę, jaką należy wykonać, jest też pokazywanie myślenia, jakby kształtowanie go w społeczeństwie, że przestrzenią publiczną nie jest tylko park, do którego pójdziemy, ale naszą wspólną przestrzenią publiczną są też muzea. I u nas pojawiają się już właśnie grupy osób, które z nami współpracują, organizują swoje wydarzenia, e, jakby korzystając z naszego wsparcia instytucjonalnego. Natomiast uważam, że pytanie w ogóle o to, w jaki sposób muzeum e, wychodzi z, e, do, w przestrzeń publiczną ze swoimi działaniami, e, tak naprawdę e, zasadza się nawet nie na fizycznej obecności muzeum poza, poza jego murami. Ale na e, jakby takich zmianach myślenia społecznego, które e, ja poświęcam w pracy edukacyjnej dużo energii na to, żeby, e, żeby te zmiany zachodziły. E, I e, myślę też, że takim ukłonem e, w ogóle muzeum w, w okresie, kiedy było zakładane, e, w stronę poszerzania myślenia kulturowego o e, myślenie właśnie o, o przestrzeni publicznej jako przestrzeni, która gdzieś przynależy do e, odbiorców. Było w ogóle założenie, że powstanie tutaj biblioteka, która jest biblioteką działającą jak biblioteka publiczna, otwartą w godzinach otwarcia muzeum, co sprawia, że jesteśmy w tym momencie najdłużej otwartą jakby biblioteką muzealną w Polsce i jedyną otwartą na użytkowników z zewnątrz, którzy nie są specjalistami, badaczami jakichś zagadnień, czy nie wiem, studentami, którzy mogą skorzystać tylko z polecenia. Jakby swoich profesorów z tych zbiorów. I myślę, że to jest też taki bardzo ładny punkt, który pokazuje, w jaki sposób w ogóle kształtowanie myślenia o przestrzeni publicznej, o tym, jakie z tym się wiążą też prawa i obowiązki nasze, dopiero jakby stwarza grunt pod te różne działania, które mogą się odbywać później na zewnątrz. I e, oczywiście, że są też takie działania, gdzie wychodzimy, nie wiem, uczestniczymy w pikniku, organizujemy jakieś rzeczy poza, m, poza murami muzeum, czy e, warsztaty, które wpływają na poczucie sprawczości dzieci i na to, że mogą zmieniać otaczającą nas przestrzeń, chociażby w mikroskali. E, natomiast e, mam takie poczucie, że e, odbywa się wiele działań, które e, jakby zasadzają się na długofalowym działaniu. A które nie są takie nośne promocyjnie, i one też być może nie, nie docierają do badaczy, bo, no bo wyobrażam sobie, że jak jest się badaczem, to pierwsza rzecz, z której się korzysta, to są te materiały, które są ogólnodostępne. I, i, i jest tak, że nie wszędzie można spędzić też dużo czasu, żeby gdzieś wniknąć w te struktury. E, a e, myślę, że no, oczywiście to jest też kwestia tego, w jaki sposób opisuje się swoje działania, i uważam, że tu nasze muzeum też ma dużo do zrobienia e, w, w tym zakresie. E, ale że właśnie jakby przez to, że pewne działania zasadzają się na trwaniu, e, nie są tak nośne e, jak wydarzenia, które są akcyjne i też wiążą się z taką, m, powiedziałabym, e, mobilizacją wewnętrzną osób potencjalnie zainteresowanych danym tematem. Zauważyłyśmy, że dużo łatwiej jest dotrzeć na jakieś wydarzenie, które pojawia się raz, niż zachęcić osoby, żeby przyszły na coś, co wydarza się co tydzień czy co dwa tygodnie, bo każdy wtedy uważa, że jeszcze dojdzie. Tak, tak, tak. I to, jakby są dużo, dużo tak. dodatkowych wątków. To na pewno jest bardzo ciekawa uwaga i ciekawe doświadczenie. Jeszcze na koniec oddaję głos Monice. Czy znaczy ja chciałam troszeczkę odpowiedzieć na pani zarzut, że badacze tak powierzchownie patrzą na muzea? Format naszej rozmowy jest taki, że koncentrowaliśmy się na bardzo wybranych wątkach. Które zresztą dynamicznie się zmieniały w zależności od dyskusji, której nie, która miała być spontaniczna i taki był zamiar. Natomiast oczywiście otoczenie muzeum może być rozumiane w bardzo różny sposób, jako otoczenie fizyczne i wychodzenie w fizyczną przestrzeń, ale też jako współpraca z bardzo różnymi podmiotami czy interesariuszami w ogóle, tak, w otoczeniu bardzo szeroko rozumianym, ale też jako różne działania z różnymi grupami, podejmowane oczywiście w muzeum i tak naprawdę to wyzwanie, które zresztą i muzea, myślę, że sztuki współczesnej są szczególnie predyscynowane do takiej funkcji, bo zajmują się współczesnością tak? bardziej niż inne, co nie zwalnia inne muzea z takiej możliwości oczywiście. Natomiast wyzwaniem oczywiście jest to, co pani powiedziała. I ja się zresztą bardzo solidaryzuję z tym i też jak niedawno robiliśmy projekt na temat szerszych funkcji muzeów, to. Ja tutaj przyniosłam Państwu być może udostępnię po prostu na mojej stronie Akademia Edu. My taki cały raport trzystostronicowy napisaliśmy i skrót w języku polskim chyba 40-stronicowy rekomendacji dla różnych poziomów władzy i różnych ministerstw między innymi, bo ja w pełni rozumiem to, że właśnie podejmowanie tych szerszych funkcji muzeów tych długofalowych, to nie jest to, co generuje frekwencję, generuje. Duże zaangażowanie, duże koszty czasu, personelu i tak dalej zależy od indywidualnych inicjatyw i zaangażowania, natomiast nie przekłada się na to, co jest pierwszą rzeczą, na którą patrz, się patrzy, oceniając muzea. A z drugiej strony, muzea nie mogą czerpać tak naprawdę z tych funduszy, na przykład na włączenie społeczne, czy na takie funkcje, czy rzemiosło. Na przykład dużo dyskutowaliśmy o tym właśnie w trakcie ostatniego projektu, jaki robiłam, że Muzea mogłyby być świetnymi miejscami nauki rzadkich rzemiosł czy ich kultywowania, ale nie mają uprawnień szkoleniowych, tak? nie mają uprawnień jednostek szkolenia zawodowego na przykład, prawda? gdyby je miały. To nie, to nie jest obligatoryjne, że każde muzeum ma to robić, ale to by mu umożliwiało, jeżeli by mogło, spełnianie takiej funkcji, lub czerpanie z funduszy, na przykład nie wiem, aktywizacji bezrobotnych, właśnie w tym wymiarze. Prawda? Więc y, być może to zabrzmiało jako coś y, jakby spłycone, tak? ale y, y, ta, te wszystkie funkcje są jak najbardziej y, jakby brane pod uwagę w badaniach. I jeszcze jedno chciałam powiedzieć. Ja też uważam, że muzea nie potrafią się chwalić tym, co robią albo wpisać to co robią właśnie w pewne ramy to znaczy nie udzielamy schronienia stowarzyszeniom, ale aktywizujemy społeczność lokalną poprzez zapewnianie miejsc spotkań. Tak? I to jakby kluby, od klubów szydełkowania po spotkania kolekcjonerów, po spotkania gospodyń, domowych, różne bardzo chórów. Ja spotkałam się z muzeami, które są miejscami, gdzie lokalny chór się spotyka i ćwiczy. Tak? Co ma chór do muzeum, moglibyśmy powiedzieć. Nie jest to muzeum związane z z muzyką, ale no więc właśnie i jednocześnie tworzą się więzi społeczne, prawda, więc tego jest bardzo dużo, natomiast to nie jest dostatecznie ja powiedziałabym rzeczywiście rozpromowane, tak? Chorma Chór ma dużo, swój własny wspaniały chór posiada Muzeum POLIN, chór nieprofesjonalne, a właśnie tworzy go muzeum śląskie, wobec czego chóry stały się modne również w, muze w muzeach niepoświęconych muzece. A ja już kończąc ostatnie słowo, które tak mi się wydaje będzie klamrą do, do książki. Ja staram się mimo wszystko dość dogłębnie patrzeć na te muzea w w tym kolejnym projekcie, o którym wspomniałam, chodząc i będąc częścią różnych wydarzeń tam realizowanych. Panie z Muzeum Podgórza znają mnie już doskonale, bo przeprowadziliśmy kilkanaście co najmniej godzin rozmów, i to, to nie wszystko, wobec czego staram się właśnie w taki bardzo bliski sposób obserwować to, co dzieje się w muzeum, aby potem być w stanie to przeanalizować i i opisać i mam nadzieję, że też właśnie dzięki temu to, co dzieje się w muzeum za zamkniętymi drzwiami, dostępne, co jest dostępne tylko dla niewielkich grup, które w tym biorą udział, też ujrze w ten sposób światło dzienne. A metodą w przeważającej części przypadków będzie po prostu rozmowa. Obserwacja i rozmowa i właśnie rozmowami, rozmowy są, są treścią tej e, książki, która przecież też nie jest książką analityczną, to są po prostu, to jest po prostu oddanie głosu osobom, które tworzą czy programy instytucji, czy konkretne projekty. Bardzo dziękuję. Rozmawiajmy, bo jak widać ma to sens i przynosi kolejną konkretną korzyść. Bardzo Państwu dziękuję. E, przykro mi, że taka pogoda, takie ryzyko, taki dzień. Dziękuję moim koleżankom. I mam nadzieję na następne spotkanie, może w tym samym miejscu. Do zobaczenia i zapraszam przynajmniej do obejrzenia i zakupu książki. Dziękuję.